Cześć, przychodzę ze skończonymi produktami. Słuchajcie, może zacznę od zapasu mydła w płynie. Słuchajcie, wysłałam mojego męża i moją córkę do sklepu, bo mówię, mam ten fajny dozownik litrowy w łazience mydła w płynie. To mówię, po co znowu kupować butlę z pompką, lepiej kupić zapas. I zawsze w Netto czy w Kauflandzie są zapasy takie białe, ja już ich miałam dość często, białe, mleczne, jakieś takie neutralne zapachy. Okej, spoko, no bo jeżeli nie każdemu podchodzi zapach, ja lubię eksperymenty, więc tak naprawdę bardzo mile mnie zaskoczyła Julka, bo zakupiła mi właśnie zapas mydła w płynie o zapachu guarany i marakui. Słuchajcie, jak to pięknie pachnie to mydło. Powiem tak, troszeczkę wysusza skórę na dłoniach. Co prawda jest już prawie zima, no jest chłodniej w domach, jest chłodniej na dworze, jest chłodniej, więc te ręce też są narażone. Ja nienawidzę rękawiczek, to już musi być naprawdę bardzo, bardzo zimno, żebym ja miała rękawiczki i to takie te z tych najbardziej cienkich. Ja wolę mieć, że tak powiem, opuszczone na maksa rękawy. Jeżeli nie ma takiej możliwości, bo mam dwie kurtki, które są idealnie skrojone, więc no wtedy te rękawiczki muszą być. W kieszeniach niekoniecznie. Jak jestem szczuplejsza, to ok, w kieszeniach jest mi dobrze iść, ale teraz jeszcze ten bark mam naruszony, więc w tej kieszeni tak nie za bardzo się czuję, więc no te rękawiczki spoko. Ale faktycznie powiem Wam, że no zapach jest zniewalający. Fajny, miły, jak umyjecie ręce, to tak naprawdę jest w łazience jeszcze pachnie tym mydłem dłuższy czas, więc jest spoko. No mówię, troszeczkę faktycznie wysusza i nie wiem, czy to mydło, czy po prostu no, pora roku, która nam dopisuje. I Denmark WC Kaczka zielonkawy. Tutaj na dnie widzicie, troszeczkę jest takiego jeszcze zielonkawego, to jest taki brudny zielonkawy. Powiem tak, faktycznie zaskoczył mnie, jest bardzo płynny. To faktycznie jest płynne, dobrze, że ma tą dziurkę taką cieniutką, malutką, więc niedużo go wypływa. Ale zaskoczył mnie też pozytywnie, że słuchajcie, ja zalałam muszlę klozetową, tak jak zawsze to robię. I z jednego, że tak powiem, kawałka, jednej części muszli klozetowej wypadł po prostu brud, znaczy kamień. Więc no, jestem zaskoczona. Może to być zbieg okoliczności, że po prostu już tyle razy był tam, nie dosięgałam szczotką, że tak powiem, albo po prostu no, czekał, że po prostu użyłam tego i po prostu spadł, ale no była mile zaskoczona, czy tak. Zapach ma cytrusowy, ale bardziej troszkę chemiczny, powiedziałabym. Ale spoko. Najważniejsze jest to, że domywa muszle i nie trzeba używać szczotki. Typowo, tak jak ja przepraszam. Używam WC Kaczki do tej takiej wierzchniej części. No wiadomo, że raz na jakiś czas to trzeba po prostu użyć tej szczotki, przynajmniej raz w tygodniu, bo ja myję toalety nieraz trzy razy w tygodniu. Zalewam po prostu małą ilością i po 2-3 minutach spuszczam wodę, żeby po prostu ten płyn zleciał. Jeżeli no trzeba, no trzeba, no po prostu te zakamarki tam trzeba po prostu użyć no szczotki. Ale tu po prostu dał mi popis, ja byłam mile zaskoczona, tak jak mówię, tutaj o kolor wróć, o zapach, także jest ok. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.